Dzisiaj porozmawiamy na jeden z najbardziej elektryzujących tematów ostatnich czasów w obszarze psychologii popularnej. Mowa o książce Elaine Aron, Wysoka wrażliwość i naszym researchu naukowym. Woo! Witajcie w kolejnym odcinku Psychoklasy. Przed Wami Julia Netter i Julia Bilarzewska. Więc co to jest ta wysoka wrażliwość? Według autorki jest to cecha osobowości wynikająca z predyspozycji układu nerwowego, więc jest to pewna potencja jednostki do bycia przestymulowanym na skutek docierania różnych bodźców. Autorka książki wraz ze swoim mężem stworzyli koncepcję naukową opartą na wysokiej wrażliwości, którą nazwali wrażliwością przetwarzania sensorycznego. Zjawisko to opisuje to, w jaki sposób różnimy się pod względem odczuwania różnych bodźców. Zakłada ona, że niektórzy ludzie w dużo większym stopniu odczuwają bodźce płynące z otoczenia, takie jak hałas, obrazy, ostre światło czy zapachy, oraz bodźce płynące z wnętrza naszego ciała, czyli w taki bardziej intensywny sposób odczuwają głód, stres i są tym bardziej przytłoczeni. W psychologii istnieje taki konstrukt jak wgląd wewnętrzny. Myślę, że można powiedzieć, że takie osoby cechują się wyższym wglądem również w siebie. Wysoką wrażliwość można opisać na prostym konstrukcie, który składa się z czterech członów. Dotyczy po pierwsze przestymulowania, głębokiego przetwarzania, reaktywności emocjonalnej oraz podatności na widzenie szczegółów i niuansów. Osoby wysoko wrażliwe, czyli takie, których to przetwarzanie sensoryczne jest szczególnie wrażliwe, w sposób bardziej intensywny odbierają te wszystkie sygnały. I mogą być na przykład wyczulone na ewentualne zagrożenie, które czyha za rogiem. Badania wskazują, że nawet 20% osób może posiadać te cechy wysokiej wrażliwości i też zbadano, że występuje wśród innych gatunków zwierząt. Autorka również sugeruje, że bez względu na płeć panuje pewna równość co do tego przejawu. Chociaż badania nie wskazują na to jednoznacznie. Och, o tych badaniach to jeszcze sobie pogadamy. Ogólnie jest to teoria, która ma podstawy naukowe. Można znaleźć badania dotyczące tego zjawiska. Zjawiska wrażliwości przetwarzania sensorycznego, bo to ta nazwa występuje w większości w badaniach naukowych. Ale nie jest to taka teoria bardzo taka gruntownie przebadana i niepodważalna. Tak, od 96 roku są badania, więc jest to już... No jakaś ilość czasu, tak, poświęcona na analizowanie tego zjawiska. Ale tych badań nie jest zbyt dużo. Na przykład my podczas studiów nie uczyłyśmy się na temat tej teorii, ponieważ nie jest jeszcze tak gruntownie przebadana. Jak już wiecie z odcinka o badaniach naukowych, żeby jakaś teoria została uznana za taką niepodważalną, potrzeba naprawdę setek badań w tym obszarze. Można więc przyjąć, że z perspektywy naukowej jest to dosyć wątpliwa kwestia i wymagająca jeszcze wielu weryfikacji. Tak, ale samo zjawisko takiego bardziej intensywnego odbierania bodźców była już badana od ponad 100 lat, bo już w 1880 roku próbowano to badać i wtedy nazywano podobne zjawisko, nie takie same, ale podobne, neurastenią. A na początku XX wieku Jaspers badał zespół hiperreaktywności emocjonalnej. Także to zjawisko cały czas gdzieś się przewija w takiej intuicji psychologicznej. A też chciałam zwrócić uwagę, że jak powiedziałaś neurastenia, to ładnie gdzieś tam nas kieruje już do myślenia o układzie nerwowym przede wszystkim i do tej anatomicznej kwestii tego przeżywania. Moja pozycja wygląda już na trochę przerzutą, a to dlatego, że jest, no można powiedzieć, stara jak świat. Bo jak tylko wyszła, to pamiętam, że moja przyjaciółka dzięki niej sprowadziła mnie do Poznania. Wtedy ze sobą mieszkałyśmy. Miłka wtedy napisała, musisz to przeczytać. A jak było u Ciebie? Jak ona się znalazła w Twoich rękach? No, chyba wiem. Ty mi ją poleciłaś. Tak, i przeczytałam ją w sumie pierwszy raz pół roku temu i raczej miałam pozytywne wrażenia, tak na samym początku, podobała mi się. Książka ta została wydana przez nasze ulubione wydawnictwo Feria, o którym już wspominałyśmy, ale myślę, że tym razem może być nieco inaczej niż ostatnio. Opowiedz o badaczce. Autorka jest psycholożką, psychoterapeutką i badaczką. Wysoka wrażliwość jest to cecha osobowości, czyli taka nasza cecha względnie stała w czasie, która się nie zmienia i może objawiać się w przeróżnych sytuacjach.
Czyli jeśli jesteśmy wysoko wrażliwi, to raczej przez większość naszego życia i w większości sytuacji, które nas spotykają. Jeśli jesteście ciekawi, czy jesteście szczęśliwymi posiadaczami tej cechy, możecie to sprawdzić za pomocą kwestionariusza, który znajduje się w książce oraz na stronie internetowej, która poświęcona jest temu zjawisku. Powiedziałaś o szczęśliwym posiadaniu, a naszym celem będzie tutaj ani nie romantyzowanie cechy, ani nie robienia z niej dramatu. Więc teraz pójdziemy taką listą dosyć restrykcyjną i chciałabym zacząć od omówienia takiego konstruktu, jaki jest już stary w psychologii i bardzo znany. Pochodzi na przykład z teorii Wielkiej Piątki. Jest to neurotyczność, czyli taka predyspozycja osoby do przeżywania negatywnych emocji. Tak, bo chodzi też o to, że zjawisko wysokiej wrażliwości jest podobne do innych zjawisk, które już w psychologii funkcjonują. I właśnie jednym z tych zjawisk jest ta neurotyczność. Dokładnie, tak. I ta neurotyczność przejawia się przede wszystkim depresyjnością, wyższym poziomem lęku, agresywną wrogością, nieśmiałością i nadwrażliwością. Jak sami słyszycie, tutaj już w tej liście znajduje się kilka cech, które każą nam sugerować, że między tymi konstruktami zachodzi jakieś podobieństwo. I to też zaznacza autorka, natomiast uważa, że to są totalnie odrębne przejawy. Podobny zestaw cech można znaleźć w teorii temperamentu, która składa się z czterech typów osobowości, czyli choleryk, sangwinik, flegmatyk i melancholik. Te typy temperamentów są złożone z takich różnych mniejszych elementów, na przykład reaktywności emocjonalnej, czyli łatwego reagowania na takie bodźce związane z emocjami. Czyli wchodzenie w te sytuacje, że się tak ludzie wyładowują czasami. Tak, czyli że nas bardziej pobudzają na przykład jakieś straszne filmy albo emocje innych ludzi po prostu. No w ogóle, że jak jesteśmy wkurzeni, to już jest takie totalnie, że to czuć. Można też w tej teorii znaleźć wrażliwość sensoryczną, czyli właśnie wrażliwość na bodźce, tam zapachy, smaki. Tak, takie osoby pewnie byłyby bardziej predysponowane do tego, żeby zostać testerami lub degustatorami, domyślam się. I na przykład perseweratywność, czyli taka tendencja do ciągłego myślenia o jakichś sytuacjach, do takiego długotrwałego odczuwania różnych emocji. Czyli na przykład, kiedy się z kimś pokłócimy, to jeszcze przez tydzień jesteśmy w stanie pamiętać, co się działo, cały czas czuć te negatywne emocje. Analizować też, zazwyczaj oceniać, to się gdzieś tam wiąże z takimi konsekwencjami. Tak więc ten konstrukt takiego intensywniejszego przetwarzania emocji jest gdzieś badany przez bardzo różnych badaczy od bardzo dawna, więc dlatego warto się zastanowić nad tym, jak sobie po prostu radzić z takim nadmiarem bodźców. W książce dowiemy się o tym, jak wysoka wrażliwość wpływa na bieg życia i jak całe środowisko, które napiera na jednostkę, może sprawiać, że stanie się ona przestymulowana. W związku z tym daje bardzo dużo praktycznych wskazówek i metod, za pomocą których możemy sobie organizować tą rzeczywistość w taki sposób, żeby mieć wystarczająco dużo energii, żeby ją jakoś po prostu złapać, wytrzymać z nią i ją przeżywać, nie kosztem siebie. No właśnie, bo jeśli doświadczamy tak wielu bodźców, to bardzo łatwo o to, żebyśmy czuli się nimi przytłoczeni, czuli się zmęczeni i po prostu tacy nie do życia. Tak. Bo mówię o tym, żeby regularnie jeść, żeby więcej spać. Tak, o ten cały cykl dobowy swój zadbać, poznać się, zastanowić się, ile potrzebujemy samotności, jak chcemy funkcjonować w relacjach, co jest dla nas gdzieś ważne, więc skłania do samozastanawiania. No i właśnie dla mnie też ta książka jest trochę taka antycoachingowa, bo nie mówi, możesz więcej, dasz radę więcej, wyciśnij jeszcze więcej ze swojego dnia, tylko właśnie trochę mówi o tym, że odpoczynek i taki czas dla siebie może być o wiele bardziej wartościowy niż wykańczanie się, dokręcanie śruby. Ale to jest dobre, super. No. Zwłaszcza, że dzisiaj stawiamy przede wszystkim na produktywność, liczy się zysk, liczy się szybkość, wysoka wytrzymałość, a też kultura jest bardziej ekstrawertyczna. Już dzisiaj w literaturze też dostrzega się takiej popularnej wiele zasobów osób, które są bardziej ciche i wycofane do swojego wewnętrznego świata i powstaje coraz więcej takich książek, na przykład Ciszej proszę. Ta książka też pokazuje to, w jaki sposób budować swoje granice, jak nie dać się czasami tak wykorzystać innym ludziom. I też tak po prostu w taki zdrowy dla siebie i dobry sposób zaopiekować się sobą. Tam jest taka bardzo ciekawa metafora niemowlaka. O tym, żeby się sobą tak opiekować z taką czułością i dobrocią. Też jak mówisz o tej asertywności, to jest taka kompetencja społeczna, którą trzeba nieustannie ćwiczyć. Tego nigdy się nie uczymy raz i na zawsze. Ja też tak sobie myślę, że ja dzięki tej książce nauczyłam się mniej więcej, jakiej dawki samotności też potrzebuję i potrafię uznać to za priorytet. I po takim intensywnym tygodniu, bo ja czasami rzeczywiście też lubię, jak się dużo dzieje, potrzebuję takich dwóch dni, które są po prostu dosyć puste, można powiedzieć, we wrażenia,
bo tutaj po prostu wewnątrz jest wystarczająco atrakcyjnie, czy ciekawie, dużo się po prostu rozgrywa. I myślę, że w tych czasach, kiedy jest tak dużo tych bodźców, taka wiedza o tym, jak się zająć sobą w taki sposób dobry dla naszego ciała i umysłu, jak odpocząć, bo wiele osób nie umie odpoczywać w ogóle. Ta książka jest wartościowa. Jedynie co to dosyć zaciekawiło mnie to, że właśnie autorka wskazuje, że to jest kategoria binarna. Czyli, że albo jesteśmy osobą wysoko wrażliwą, albo nie. Tak, dokładnie. Jest taki podział w książce, znowu na dwie grupy ludzi. Tym razem nie walczących przeciwko sobie, to można też powiedzieć, bo zdarzają się takie pozycje. Jak nas oglądacie, to wiecie. No i właśnie w książce autorka też mocno stoi przy tym stanowisku, że jest to osobna jakby kategoria, że nie jest to wymiar, gdzie w psychologii większość konstruktów ma pozycję wymiaru, to tutaj to jest bardzo sztywna rama. Czyli albo jesteś WW, albo nie. No i nie wiem jak ty, ale ja na przykład nie do końca umiem się z tym zgodzić, czy umiem to przyjąć, bo jednak większość konstruktów związanych z psychologią osobowości, czy w ogóle z cechami człowieka zakłada, że ludzkie cechy wyglądają mniej więcej tak jak rozkład normalny, czyli że na przykład jeśli chodzi o wzrost, no to, że większość ludzi gdzieś znajduje się po środku i jest nas bardzo dużo średnich i potem coraz mniej bardzo wysokich, coraz mniej bardzo, bardzo niskich. To byłoby dziwne, że akurat ta cecha miałaby być taka, tak lub nie. Teraz jak to mówisz, to przychodzi mi do głowy coś, co ja lubię czasami o sobie wspomnieć. Ze względu na to, że wszyscy jesteśmy przeciętni w większości rzeczy, to nadprzeciętne będą również specyficzne zdolności, które można powiedzieć nie są zdolnościami, tylko jakąś naszą impotencją. Na przykład ja mam trochę zaburzone postrzeganie czasoprzestrzeni i jestem w tym, uważam, wyjątkowo dobra. Natomiast nie jest to ogólnie coś, co pozwala mi jakoś ekstra elastycznie funkcjonować i czasami obfituję w wiele zabawnych sytuacji i potrzebuję więcej czasu na przykład, żeby się odnaleźć w jakimś nowym miejscu. Natomiast można powiedzieć, że jestem pod tym względem wyjątkowa, bo większość osób jest przeciętnych, ja szczególnie kiepska. Na przykład kiedy spóźniasz się 1,5 godziny. I też autorka, mówiąc o tym, powołuje się na pracę doktorską. Tak, które bardzo chciałam sprawdzić, bo bardzo zaciekawił mnie ten temat i niestety ta praca nigdy nie została opublikowana, więc nie udało mi się do niej po prostu dotrzeć. Nie wiadomo. Więc. Czy warto? Czy warto sięgać po tę książkę? Warto? Chciałam tak teatralnie. Moim zdaniem warto. Jeżeli mamy w sobie takie poczucie, że zawsze byliśmy jakoś niezrozumieni czy niedocenieni ze względu na tą wrażliwość, taką delikatność, można tak to nazwać, to ta książka pozwoli nam się też jakoś zaleczyć, bo tam jest taka sekcja jakby sanatoryjna, która tak będzie tonizowała napięcie i tego nie chcę mówić prześmiewczo, bo mimo tego, że żyjemy trochę w kulturze ofiarniczej, to jakby nie chcę nikomu odmawiać indywidualnego prawa do przeżywania cierpienia. I myślę, że w tej książce możemy znaleźć takie ciepłe momenty, które mogą nas trochę przytulić i zdjąć z nas taki ciężar tego, że to my nie pasujemy do świata. Książka nie jest pozycją naukową, jest to poradnik i w związku z tym trzeba powiedzieć, że w czasie lektury możemy natknąć się na niektóre twierdzenia, które są co najmniej naciągane. Na pewno też znajdziemy taki termin jak prawo półkulowcy, który już demontowaliśmy podczas recenzji naszej pierwszej książki. Tak, to nie są takie rażące rzeczy, natomiast warto być ostrożnym i jakby nie przyjmować wszystkiego w 100%. Więc jeśli chodzi o poradnik, to polecamy, ale jeśli chodzi o źródło takiej gruntownej naukowej wiedzy, no to byłabym już ostrożna w przyjmowaniu tego jako taką super potwierdzoną prawdę. Mamy nadzieję, że podobała Wam się nasza recenzja. Jeśli czytaliście tę książkę, to koniecznie dajcie znać, bo też Jest właśnie dużo więcej książek z tej serii i ja mam jeszcze taką wysoko wrażliwą miłość, bo mnie bardzo interesują relacje międzyludzkie i czytam wszystko prawie, co jest w tym temacie. Więc jeśli czytaliście, to koniecznie dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tej książce, bo myślę, że zdania są dosyć podzielone. Jeśli chcecie więcej naszych odcinków, to subskrybujcie i koniecznie klikajcie w dzwoneczek, żeby zawsze dostawać powiadomienia. I co? No widzimy się na kolejnych psychoklasach. Do zobaczenia. Hej! Puu! Pokazałam skarpetę. Chyba jest brudna. Musimy się czuć naprawdę, jakbyśmy występowały w telewizji. Trochę tak, a trochę nie. No masz rację, takiej naszej. No, takiej naszej. Jakbyśmy rozmawiały ze sobą, ale bardziej psychoklasy wyraźnie. W końcu. Nasz projekt akademicki. Nasi studenci. Cześć, studenci! Dobra, to teraz tak.